Dobra, możemy zobaczyć. Witam was w finałowym odcinku programu Mafia in Real Life. Przez ostatnie 5 odcinków mafia kłamała i manipulowała wszystkimi, a obywatele musieli odkryć, kto oszukuje, by wygrać tą grę. Stawka jest ogromna, zbliżamy się do 50 tysięcy złotych i wygra ją tylko jedna ze stron, mafia lub obywatele. Zależy, kto dzisiaj kogo wyrzuci. A na pewno tej kasy nie wygra Franio, bo w poprzednim odcinku odpadł. Na Frania. Miasta wyszło tak, jak planowaliśmy, czyli Kacper pozbył się swojej karty. Byłem pewny, że mnie po prostu chcą wyrzucić. Nie spodziewałem się takiej intrygi. Tak więc dzisiaj jest naprawdę decydujący dzień, ale przejdźmy od razu do konkretów. Czas na obrady mafii. Jesteśmy w turbo dobrej sytuacji. Będzie 2-2. Ja jeszcze zastanawiałem się nad jedną rzeczą, czy Nasu naprawdę użyła karty, czy blefuje. Bo to jest ogólnie bardzo duże ryzyko, ale jeśli byśmy strzelili w Nasu, bo możliwe, że ona po prostu blefowała i tyle razy dzisiaj mówiła o tej karcie, żeby użyć jej dopiero jutro. Patryk, mimo że to wiedział, to nie zdradził Kacprowi, co się stało z kartą Natalii. Ja się obawiam tego, że Nasu cały czas trzyma tą kartę i będzie dzień jutrzejszy i nie będziemy w stanie jej wyrzucić. To jutro możemy Kingę wyrzucić. A czy ty już będziesz właśnie gotowy jutro odstrzelić Kingę? Nie, no to zdecydowanie, bo to już będzie koniec gry wtedy, więc najbezpieczniej będzie dzisiaj po prostu wyrzucić Paulinę. Zacznę ja i no niestety Paulina, ale weekend spędzisz w domu. Wbiłem kosę w plecy Przemkowi, Kindze cały czas wbijam, Nacu cały czas wbijam, Wujasowi wbiłem. Paulina jest tą osobą, którą oni mnie znienawidzą już po prostu. Przepraszam, ale Paulina też niestety, ona bardzo nie chce, ale będzie się musiała pożegnać z tym domem. Następnie zebraliśmy wszystkich z osobnych pokoi, by poznali decyzję mafii. Skład coraz mniejszy, 5 osób tylko. Wierzcie, oto decyzja mafii. Dobra, nie ma co. Jest! Co, masz? No. Paulinka niestety opuszczasz program. Niestety musieliśmy stracić Paulinę. Jestem pewna, że w grze została tylko jedna mafia. No i co, jutro ją wywalamy po prostu. Nie sądziłam, że ta gra daje tyle dziwnych emocji. Przynajmniej jak wrócę do domu, to będę mieć spokój psychiczny. Czuję się jak gówno. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Mam ogromne wyrzuty sumienia, bo Paulinka poleciała przeze mnie, bo skłamałem Kacprowi i Franiowi, że ma kartę Backfire'u. Rączkę. Na przykład jest aż niedobrze ze stresu po prostu. Ale mi jest szkoda Paulinki. Ja już chyba chcę jechać do domu. No. Jeszcze raz powiem, mówiłem to już tylko 17 razy. Tris, następnym razem jak będziesz zrobił mafię, to upewnij się, że jak już będziecie pod kogoś robić tą edycję, to żeby tam była osoba, która ma dwóch przyjaciół, trzy dziewczyny, jakąś kochankę i tak dalej, żeby... I ona musi być w mafii, nie? Żeby tamtymi se manipulowała i wypierała osoby tak jak chce. Już wlazłem tak głęboko w bycie obywatelem, że mam wrażenie, że jestem obywatelem. Po prostu. Kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Więc jestem obywatelem. Jutro wygrywamy, jakby rzucimy kasę. No, ale się porobiło, co? Jeszcze parę dni temu było tutaj 12 osób. No dobra, dawajcie na kolację, lecimy spać. No i niech się wszystko rozwiąże w tym odcinku, ale po prostu już rano. Ten ostatni już dzień zaczęliśmy od śniadania, a ale dobra, no bo jesteś na niej jako pierwszy. Dobra, masz coś takiego, nie? Że masz Mortalcia, Kacpra, Natalię i Kingę, nie? To jak oni Kacpra odpulają, no to teoretycznie jest 2 na 1, nie? To jest 2 na 1, tylko Mortalcio, nie wiem, odstrzeli Kingę powiedzmy, zostają 1 na 1, no i jak to jest? Bo jeśli to jest techniczny remis, przez który wygrywa mafia, to też jest techniczny remis, bo nawet jak odpada mafiozo, to nic to nie zmienia. 1 na 1 mafia wygrywa, ale 2 na 2 też mafia wygrywa. Rozumiesz, o co chodzi, bo jaka jest różnica, czy jest 1 na 1, czy 2 na 2? Tak czy tak mafia wygrywa. Teraz też, ale daj im karty. Okej, no bo o to mi chodzi, nie? Bo jakby nie ma różnicy, czy jest 1 na 1, czy 2 na 1, i tak wygrywa mafia. Temu Mortalciowi można do końca ufać. Jeśli karta da mi możliwość, to wyzyska mi Mortalcia, żeby wygrać sam. Chwilę później przyszedł też Patryk z Kingo. Kurde, jesteśmy tak blisko. Jeżeli wypadnie 5, to znaczy, że ty jesteś w mafii. Jeżeli wypadnie 2, to znaczy, że jestem w mafii. Ale to
Teraz pora na dzisiejsze zadanie. W mieście została popełniona zbrodnia, a uczestnicy muszą odkryć, kto tego dokonał. Obie drużyny osobno rozwiązują zagadkę. Jesteście detektywami, macie wskazać nam na samym końcu po prostu, kto zabił. Jeżeli wskażecie dobrze, wygrywacie. Każda drużyna po 2,5 tysiąca do wspólnej puli, czyli łącznie dzisiaj 5 koła do wygrania. I oprócz tego drużyna, która zgadnie jako pierwsza, wygrywa te dwie karty. Jest to karta szantażysta, powoduje, że wskazana przez gracza osoba musi zagłosować tak, jak gracz rozkaże, na głosowaniu miasta, oraz karta obrony przed śmiercią. Tego dnia posiadacz karty nie może zostać zabity przez mafię. I te dwie karty drużyna, która zgadnie jako pierwsza, wygrywa. Te karty były konieczne, by dziewczyny miały dalej szansę wygrać cały program. Wszystko teraz już jest w ich rękach. Jedna koperta dla was, druga dla was. Proszę, rozdzielcie się, od teraz nie możecie się ze sobą w żaden sposób komunikować. Dzisiaj było chyba najfajniejsze zadanie z całego programu, bo musieliśmy ustalić zabójcę w naszym mieście. Katarzyna Malinowska, świadek podał następujące dane osobowe. Dzień zapowiadał się jak każdy inny. Pracowałam w szkole nad wiosennym przedstawieniem. Spójrzcie na rozkład sił. Jak myślicie, kto może to wygrać? Macie 2 godziny czasu na rozwiązanie zagadki. To jest maksymalny czas. Marlena miała zorganizować kwiaty. Dobra, kwieciarnia. Przechodzimy tutaj OSP i ta kwieciarnia jest na końcu. OSP jest tam, bo mnie... Dobra, kwieciarnia. Przechodzimy tutaj OSP i ta kwieciarnia jest... Czyli biegną po zdjęcie? Tak, OSP jest tam, bo mijaliśmy tak, na pewno. Tak. I jest kanciapa od razu, tam o tej kanciapie też coś było napisane. Tak, była kanciapa. Uczestnicy dostali akta sprawy, w których mieli opisaną każdą z postaci oraz ich zeznania. Tadeusz Bajerski. Wieczorem spotkałem się po koleżeńsku ze Zbyszkiem, ale on musiał coś załatwić, więc cały wieczór spędziłem w domu i czytałem gazety. Na razie nic co nie mówi, szkoła jest blisko. Na pewno? Chodź do szkoły. Ja się boję, że ty dostałeś kartę teraz. Bardzo się boję, że ty masz. Chłopaki bali się, że ktoś dostał kartę dołączenia do obywateli i wrobi drugiego. Ale spokojnie, wcale nie musiałem im dawać takiej karty, żeby się chcieli nawzajem wywalić. Ej, to jest mocne, że my sobie już nie ufamy. Przez całe dzisiejsze zadanie obawiałem się, że Patryk może... Tak szczerze, ja bym zrobił jedną kurwa śmieszną rzecz. Dziewczynom dał karty dołączenia do mafii, a chłopakom dał karty kurwa dołączenia do obywateli. I się na... Dalamy. Tylko że nie wiedzieliby, jakby mieliby zastrzeżenie, że nikomu nie można powiedzieć i dopiero jakby wypierdolili kogoś na koniec dnia, to na spotkaniu mafii kurwa by do nich to doszło. Mieć myśl, żeby mnie zdradzić. Dobra, ale obiecaj, że nie robisz mnie bambuko. No obiecuję, ja się boję, że ty mnie robisz bambuko. Nie robisz bambuko. Skąd u mnie takie myśli? Sam wczoraj myślałem, żeby go sprzedać. Stwierdziliśmy z Natalką, że pójdziemy na początku do kwiaciarni i to okazało się game changerem. O Jezu święty. To się stała tragedia, widzisz? Kwiaciarnia. Będziesz tego srogo żałowała, jest napisane i dostała to od Kaśki. Pendrive'y są. Jeden wziąć? Jeden. Pamiętajmy tylko, że dostała SMS-y od będziesz tego srogo żałowała. W szkole spotkaliśmy panią Kasię, pseudonim Żyrafa, czyli najwyższa nauczycielka w Polsce. Ja pierdzielę, ale piękna pani! Jezu, dzień dobry! Dzień dobry pani, mogę pocałować? Rączki przy sobie! Pani Katarzyno, my w sprawie Marlenki jesteśmy. Które klasy pani uczy? Ja? Tutaj piąta chyba, tak, tutaj się bawi. Adam, zdejdź z tego boiska, mówiłam! Jaka była Marlenka? Ale zabawne. Marlenka była przecudowna kobieta, codziennie u niej kwiaty kupowałem w kwiaciarni. Czy Marlenka z kimś się przyjaźniła? Właśnie pan Tadeusz do Marlenki się zalecał. W OSP on pracuje, tak? Tak, tak, ale Marlenka go nie chciała. Helka strasznie mnie i Marleny nie lubi. I wydaje mi się, że ogromnie zazdrościła Marlenie sukcesu kwiaciarni. Dziewczyny poszły w tą stronę, więc mają dużo głupiej przemyślaną mapę, nie? No tak. Tu i patrz, mają w każdą stronę rozrzutkę, a my już robimy tylko obiegówkę i mamy wszystko odhaczone. Więc jak widzicie, tak właśnie wyglądała mapa. Uczestnicy mieli też ukryte punkty oznaczone pytajnikami, z czego 2 były po prostu pod puchą, żeby stracili czas, no bo mieli tylko 2 godziny na rozwiązanie całej zagadki. Do widzenia! Do widzenia! O Jezus! Dzień dobry, kłaniam się. Czy pan jest panem Tadeuszem? Nie. A jak się pan nazywa? Kazik. I ja mówię, kto to jest? Ja mówię, ja pierdzielę, Karol normalnie wziął aktorów prawdziwych, ja się w ogóle nie zorientowałam, że to jest Olek, on tak dobrze grał, że ja byłam w szoku po prostu. Co pan tutaj robi? Ja chodzę tam i z powrotem. No bo tragedia była straszna, słyszał pan coś o tej tragedii? Nie. On był taką osobą, która miała wprowadzić trochę zamętu i uważam, że zrobił to najlepiej. Hej, a gdzie my idziemy? Gdzie nas pan prowadzi? Bo my do kanciapy idziemy. A to ja nie wiem, gdzie jest kanciapa. A to pan gdzie nas prowadzi? No tu. A co tutaj się dzieje? Co tu jest? Ryneczek. I co z tym ryneczkiem? Ja tutaj sami sobie siedzę. Żeby odblokować niektóre lokacje, trzeba było najpierw pójść w inne miejsce. Na przykład, żeby otworzyć kanciapę, trzeba było najpierw być w OSP. Dotarliście do kanciapy, ale kanciapa jest jeszcze zamknięta.
Dobra. Tadeusz to był sierżant OSP. Rano dowiedziałem się o tragedii. Chciałem porozmawiać z Zbyszkiem, ale nie było go w jego kanciapie. Czyli Zbyszek nie dotarł do swojej kanciapy najprawdopodobniej. Dobra, chodź do tego OSP. A więc idziemy do tatka. On możliwe, że będzie wiedział i co, jak otworzyć tą kanciapę. Trzeba też spróbować zobaczyć to, nie? Ten pendrive też może nam tutaj dużo powiedzieć. Kiedy wracaliśmy po drodze, spotkaliśmy Kazika, lokalnego barda, który cały czas nas okłamywał. Dzień dobry! Ej, chłopaki, co wy tu robicie? Witam, szefie, Kasper się nazywa. Katryn, witam. Kazik, my tu cię reportujemy jakimiś drobniaczkami, jak to nam parę informacji jakiś. Kaziu, kojarzysz tatka? Znam. Ten, co w lesie siedzi. Znam. Lubimy się, ale ja nic nie wiem o nim. Okej. A pan Zbyszek? Znam. I? Morda dobra. Do kielicha? Do tańca i do różańca. A czyli Tadek i ze Zbyszkiem razem się tam łapiecie na jakieś... No ty, ja tatka nie znam. Tatka nie znam. Zbyszka to. Zbyszka znasz? I Zbyszka gdzie znajdziemy? Ja nie mam pojęcia. No bo on w kanciapie siedzi, nie? Może, ale ja nie wiem, bo ja go nie znam. A pan znasz czy nie znasz? Ja znam Zbyszka. Marlenę. Marlenę? Tak. Ja słyszałem, że Tadek tam pani się zalecał. A to ja nie wiem, bo ja nie Tadek. Jakaś, nie wiem. Potrzymaj, bo ja wiem, jak z takim gadać. O! Info mam. No. Bo ja to tatka znam. Znasz tatka? Widziałem. Tu nie, ale bardzo zabawne. W tamtą stronę tatka znaleźć, tak? Ja widziałem ostatnio Tadeusza wieczorem. Tadek się widział też ze Zbyszkiem wieczorem. Tadek był. Też? Tak. Dobra, a co musiał Zbyszek zrobić? Pamiętasz? Gadał ci coś? Ja Zbyszka nie znam. Ja Tadeusza znam. No ale... Nie, ale ty kręcisz. Raz mi mówisz, raz to. Dawaj dychę. Ja nie znam Tadeusza. On chyba kręci i nie powie prawdy w niczym. Dobra, dawaj dychę. Nie mam. Dobra, chodźmy do sklepu, obejdźmy. Jest pan bezużyteczny. Ja bezużyteczny, co ty chłopie? Stwierdziliśmy, że szkoda marnować czas na lokalnego pijaczynę. Ten mówił, że tu razem się widzieli, tu nie widzieli, coś mi to pali k śmierci. Poszliśmy do kolejnego punktu i tam okazało się, że czeka na nas kolejna postać, czyli Tadek. My chcielibyśmy rozwiązać tą sprawę i chcielibyśmy dostać się do tej kanciapy. Czy nam pan jest w stanie pomóc, gdzie ona jest? No, wydaje mi się, że tam, no dosłownie, jak pani się przejdzie, to mówisz. A jak tam wejść? Jak się tam dostać? Bo... Sekundę, muszę odebrać telefon. Dobra, damy tego ten drive. Kiedy on zaczął gadać przez telefon, no to wykorzystałyśmy okazję i ukradłyśmy mu klucz. Ej, ale co pani robi? Przepraszam. Zagadaj go. Proszę odejść od mojego laptopa! To jest waga życia i śmierci! Pani jest niepoważna. Weźmiemy, dobra, idziemy. Proszę pana, klucz na zaplecze kwiaciarni. Sami do końca nie widzieliśmy, o co chodzi w zadaniu, więc po prostu zbieraliśmy jak najwięcej informacji i postanowiliśmy odhaczyć sobie każdy z punktów. Dobra, sklep, to tu? A co o Kaśce powiesz? Ona Marlena się robiła z nią, czy nie? No, takie niby przyjaciółki wielkie, ale ja tu wiem, co Kasia ma za uszy. A co, okay. co ona robi? Co szywa? Ja bym swojego dziecka do niej do szkoły nie posłała. Czyli one pokłócone były? Podawały przyjaciółki. Ja myślę, że ona tu na pewno nie w jednej sytuacji palce maczała, nie? Dobra, a Tadek? To jest jedyna porządna osoba. Muchy by nie skrzypiły. Nie to, co ten Zbyszek. Zbyszek tu nas sklep okradł. Oddał, przyznał się, ale nie smak pozostał. Tej Marlenie to się należało. Dobra, idziemy. Ona to zawsze. Do widzenia. Ona to z mafią nie jedno miała do czynienia. Kto oskarża kogo? Kazik to kłamca ogólnie. Tadek, porządna osoba, Tadek, mówi Kalenka i że Zbysiu jest podejrzany. I że zniknął w ogóle. Ja pierdzie. Czy my możemy iść do kanciapy? Dobrze, chodźcie do pokoju numer 4. O! I razem z Kingą weszliśmy do kanciapy i zobaczyłyśmy cały rozwalony pokój. Ożeż, kurde. No dobra, to jest kanciapa pana Zbyszka. Jest tu jakaś krew i są jakieś... To są te... Szczypce. Zobacz. Ej, akta osobowe. Dla ciebie, kochany, całuję. No, super, mamy tutaj mnóstwo kwiatów. Marlena najprawdopodobniej była właścicielką albo pracowała w kwiaciarni i dawała Zbyszkowi, właścicielowi tej kanciapy, kwiaty. I była jego kobietą. Akta osobowe, osoba niebezpieczna. Ty? I on to miał u siebie w sejfie. Jest przede wszystkim ta krew z tymi szczypcami. O, Marlena, jest podpisane Marlena na 100%. Zbyszek był mężem albo chłopakiem Marleny. Całuję, myślę, tęsknię. Boże, jaki słodziaki byli, szkoda, że nie żyje. W zasadzie patrząc na to, że Zbyszek był z tą Marleną i ona była kwiaciarką, to dziwne, czemu Tadek miał klucz do kwiaciarni, wiesz, do zaplecza kwiaciarni. Ja myślę, że tutaj był jakiś romans.
No romans, na pewno. Romans tutaj jakiś musiał być. Zdrada. I Kasia powiedziała Marlenie, coś napisała jej, że z tego pożałuje, czyli najprawdopodobniej Marlena dopuściła się jakiegoś romansu z chłopakiem od, albo mężczyzną od pani Katarzyny, nauczycielki. Mhm. Pany, mam jakieś informacje. Dzień dobry, mam. Jakie? Fajne, najlepsze. Dobra, nie, to jest w ogóle fake od nas tutaj. Pewnie tak. Ja nie wiem, o co wam dziewczyny chodzi. Panie tatku. Proszę stąd odejść. Pani się zachowała bardzo nieelegancko ostatnio. Kim jest dla pana Zbyszek? Przyjacielem był moim. Był. Czemu tak. Już nie jest? Ponieważ zachowuje się w sposób dziwny ostatnimi czasy. A znał pan Marlenę? Tak, znałem panią Marlenę. Kogo dla Zbyszka to jest, oni byli razem, prawda? Z tego co mi wiadomo, to tak. Okej, byli razem. A to tajemnica? Jedwidziu. A czy pana coś łączyło z panią Marleną? Nie, no znaliśmy się. A pewno? Mogą panie odejść, bo ja generalnie naprawdę nie mam czasu. Ja zobaczyłam, że Tadeusz wyciągnął telefon, zaczął rozmawiać przez ten telefon, więc ja wykorzystałam chwilę, szybko pobiegłam do laptopa, włączyłam tego pendrive'a. No, ale w ogóle to niech pan zobaczy tam. Proszę, poczekaj. Może pani iść, już mówiłem pani, że kęciapa jest tam. Byliśmy, no i teraz pytanie. Czy z panią Kasią coś pana łączyło? Bo to nie jest łączy mnie nic z panią Kasią, już to powtarzałem, nie nienawidzę się powtarzać. Dobra, to to jest świeży. No dobra, ale proszę pana, panie Kaziku, chodź tu, proszę. Co pani robi przy tym laptopie? Co pani ogląda? To jest nagranie z kamer. Jeżeli, no proszę oglądać, to ważne jest to jeżeli sprawa. Pan chce wiedzieć, tak. Jak Marlena zginęła, to tutaj jest to wyjaśnione. Ale ja widziałem te nagrania, jestem starostą tej wsi, a to niech osobiście pan powie, co się dzieje na tym nagraniu. Laptopie. Pan Zbigniew wchodzi do kwiaciarni, do której ja później przyszedłem spóźniony ze względu na to, że był ostatnio Dzień Kobiet i musiałem się pospieszyć, bo już było blisko zamknięcia kamer. Kto to jest? Ja wchodzę no właśnie, spóźniony, to jest kupić pan, dla pani tak, Heli. Tak. Ale przecież kasa jest tutaj. Gdzie pan poszedł, Tomasz? Wybrać kwiaty dla pani. O, a to pan Zbyszek, tak? Dobra, nie mam ochoty dalej rozmawiać. Proszę odejść. O. To jest Marlena, blondynka na 100%. I chciała tak, kupić, on, ale zobacz, on nawet no. Się nie oglądał. On no nawet nie, się nie, nie, on nie przyszedł kupić, on się wkurzył. Wychodzi Zbyszek. Zbyszek. Widzisz, on tak. Jakby co, czegoś jakby zostawił może klucz. Mija czas. Wraca. Tylko, że Tadek nie wyszedł. Tak, nie wyszedł. I to tyle. Mega dziwne. Coś Marlena musiała zrobić, no ewidentnie. Albo to jest romans, albo coś musiała zrobić. Ona była, miała rozwaloną doniczkę na sobie, więc to wychodzi, jakby ktoś ją zaatakował doniczką. A w tej kanciapie była krew i to wygląda trochę, jakby ktoś próbował wyrobić Zbyszka. I otworzył safe i pokazuje, że są akta, wiesz o co chodzi, że to jest niebezpieczna osoba. On mówi, że jest niebezpieczna. Mi się wydaje, że oni próbują w to wyrobić Zbyszka, który niby jest niebezpieczny. Specjalnie zostawili sekator, którym tak naprawdę nie, który nie jest narzędziem zbrodni, bo ona miała rozwaloną głowę na doniczce. Czy my mamy coś jeszcze? Musimy iść do szkoły. Zbyszek! Zbyszek! On się chowa w lesie, nie? Ty, jest tam, patrz! Stój! Stój! Policja! Zbyszek, czemu się ukrywasz? Ja nic nie wiem, panowie. Ja nie chcę problemów. No to jak nie chcesz problemów, to lepiej z nami gadaj. Inspektor Baran, inspektor Boński, inspektorzy BB. Nie mogę powiedzieć za dużo. Tadzik mnie zamorduje, nic nie mogę gadać. Podobno siedzieliście razem wieczorem. Kazik was widział. Ten Kazik. A to co nawet zabawne, kłes. Wszystko powiedział, więc lepiej... Chodzi o to, że Tadzik nas przyłapał z Marleną w kwiaciarni. Się całowaliśmy. Wygonił mnie z kwiaciarni. Czyli on was przyłapał w kwiaciarni, tak? Tak. Kumplowałeś się z Tadzikiem? Tak, no. To jest, to był mój przyjaciel, kurna. To jakim prawem pan nie wiedział, że pan Tadek się podkochuje w pani Marlence? Co? Tadek się podkochuje w Marlence? Tak jest. Nic o tym nie wiedziałem. No dziwne, skoro się przyjaźniliście. Tego dnia się spotkałem z Marleną po prostu wieczorem. Mieliśmy wyjechać z tej wsi. Przyłapał nas po prostu wtedy w kwieciarni i uciekłem stamtąd. Jak on się dowie, że ja cokolwiek powiedziałem o nim, to mnie udupi, jakby ja nie chcę problemu. Zbyszek potwierdził słowa innych podejrzanych, czyli że Tadeusz jest jedną z ważniejszych postaci w tym mieście. Kiedy byłeś w kanciapie swojej ostatnio? Czemu cię tam nie można było znaleźć? Byliśmy w kanciapie i cię nie było. No bo bałem się. Kogo? Bałem się, że... A potem bałeś się sprawiedliwości i to ty zabiłeś Marlenę. Nie, ja ją kochałem. Wróciłem tam o trzeciej przed wyjazdem. Ona leżała z rozwaloną głową na podłodze. To czemu tego nie zeznałeś na policji, nie przyszedłeś z głową? Panowie, mam za sobą przeszłość. Byłem kiedyś w grupie przestępczej. No i wystawił mnie jeden taki. Wtedy myślałem, że jest moim przyjacielem. Kurczak się nazywał. Z tym kurczakiem zdobyliśmy niezłą fortunę. Sprzedał mnie na policję i siedziałem. No i... A czy ten kurczak ma przypadkiem zielone włosy? Miał wtedy. Okej. Okay. Czyli po prostu kury. I oni obydwoje byli w tej grupie i obydwoje wygrali pierwszą mafię. I to był dosyć taki fajny easter egg, który udało mi się dzisiaj wyłapać. No i on może mi zrobić... Dlatego nie zgłosiłeś?
Dlatego, no. Zapanikowałem. Pomyślałem, że wszyscy będą jakby pomyślą, że to ja zrobiłem, bo nikt nie wiedział o Marlence i mnie. Okej. Okay. Przysięgam, przysięgam. Proszę bardzo. Ojej, ej, ej. Mam tylko jabłko. I no. Tak jak mówiłem, Tadek ma duży wpływ na wieś, dlatego nie chciałem nic mówić, bo naprawdę może mi zrobić problemy. A czemu ona tak za nim stoi? Kto? Helenka sklepowa. Słyszałem, że się podkochiwała w tatku, ale Tadek nic do niej nie czuł. Ten tutaj Zbyszek to... czysty. Zbyt oczywista postać by była. Karany, chowa się, nie jest w swojej kanciapie. Najbardziej mi Kaśka śmierci, jak mam być szczery. Prostą drogą i będziemy przy OSP. Trzeba pamiętać, że Tadek powiedział, że go nie łączyło totalnie nic z żadną z tych kobiet. Stwierdziłyśmy, że kolejnym naszym punktem będzie szkoła i właśnie tam się wybrałyśmy, no i tam też poznałyśmy Kasię, czyli nauczyciela. Oczywiście, Marlenka kochała nią, uczucie nią. Wszyscy ją kochali, była bardzo dobra? Tak, dobra, nie wszyscy, nie wszyscy. A kto jej nie kochał? Helka. No, pewnie przez to, że zazdrościła jej. A czego? Sukcesu kwieciarni. Ogólnie wszystkie postacie mówiły obu drużynom to samo, żeby mieli takie same szanse zgarnąć dziś kart. Bardzo mocno chciałem, by obywatele dalej mogli to wygrać. Takiego SMS-a dostają od Marlenki. Chcę mu powiedzieć prawdę, ale to pani nie pisała na przykład jakiś gruź przez tą stronę pani Marleny? Nigdy w życiu do Marlenki, mojej kochanej, nie. No bo tak się składa, że mamy zabezpieczony telefon pani Marleny i mamy tam niestety pogróżki. Pani napisała, że Marlena srogo pożałuje, więc... Czyli skoro tak napisała, to jaką prawdę chciała i komu powiedzieć? Skoro pani napisała tak do pani, to pani musi wiedzieć. Panu Tadeuszowi. Że? Bo ona chciała dać znać panu Tadeuszowi, że wyjeżdża z miasta, ale pan Tadeusz bardzo by się zdenerwował. Ja od tego pomysłu ją jakby odracała. Powiedziałem, że jej tego to będzie żałowała tego, jak ja mu powiem. No dobrze, że tak, że będzie... Dobra, ziomek z SP ją zajebał i tyle, nie? Tak naprawdę nie była związana według pani Katarzyny ani z Tadeuszem, ani ze Zbyszkiem. Tak. Bo się nie przyznawała ani do tego, ani do tego. Tadek zarywał i zarywał do Marleny. Marlena go nie chciała, bo była przecież ze Zbyszkiem, ale się nie chciała przyznać, bo człowiek jest niebezpieczny i znają, są na niego akta, więc nic dziwnego. Ale pan Tadeusz się podoba całej wsi, w tym pani Katarzynie. Ale jeszcze mamy panią ekspedientkę. Ona powiedziała, że przez to, że wyzna mu prawdę, że pożałuje tego srogo, że wyzna prawdę. Trochę to śmierdzi, tym bardziej, że Tadeusz zarywał do Marleny. Pogubiłem się, na co jesteś za mądra. Tak. Więc no tutaj mogła iść zazdrość. Nie no, moim zdaniem te kwiaty po prostu miały nam wskazać, że oni byli razem, nie? I że mój zbuju, że wie, że ona się jarała pewnie tym, że on jest taki niebezpieczny. Dzień dobry, panie. W jakiej sprawie? Detektyw Bibi, Baron Woński, witam. Jakie relacje łączyły pana z Marleną? To już poznajemy, no mieszkamy w jednym mieście, wszyscy się tu znają. A nie podkochiwał się pan z niej czasem? Nie. Czuję mięto do innej kobiety. Do Helenki? Tak myślałem, ona też mówiła o panu bardzo dobre rzeczy. Kazi, ty miałeś nie słuchać. Helenki? Kazi, proszę oddaj. No ja postanowiłem go odsunąć trochę, wziąć go na bok, żeby mi pokazał drogę do kwiaciarni. I udawałem głupa. Przez ten mostek i w prawo. Bardziej... Żeby Kacper w tym momencie mógł sprawdzić laptopa. W prawo cały czas. Nie. Ja kocham muzykę akustyczną. Mamy kluczyk do zaplecza kwiaciarni. Dobrze. Wtedy jak go odciągnąłem. Tak, no. Kazik, czemu nas kłamiesz? Że ja nie kto go nie zna, to co z nim się dzieje? Kazik, dobry fuj! Nie znasz. Ty jako stary. Ja nikogo nie znam. Zostań tu. Kłamał. Zostań tu. Ja idę z wami. Nie? Bo cię zatrzymamy. No, ty grajcie chłopaki, tam jest kwiaciarnia. Chodź. Czyli on musi nas męczyć, tak? Dobra, pan to blokuje drogę. Przeszedł. Nie, to nie. Chodź. Proszę się przesunąć, bo ja tu idę. Auto jedzie w gniazdu. To, że pan się tak zatacza, nie znaczy, że znowu normalny, zdrowy człowiek nie może szybciej iść. Ja nie daję rady tak szybko. Ktoś mi ten Kazik śmierdzi, cały czas kłamie. No śmierdzi dosłownie. Poszłyśmy do sklepu i tam od pani Helenki dowiedzieliśmy się kilku ważnych rzeczy. Dzień dobry. Pani Helena? Tak, no mamy kilka pytań do pani. Czy pani znała panią Marlenę? Oj, znałam. I co? A lubiła ją pani? Właśnie. Jej się od początku kręciło. I różni przyjeżdżali do niej. Ten biznes. No, za miasta też przyjeżdżali. Tak? A pani podejrzewa, że tam się coś szemranego działo? Mafia. Na 100%. Na 100% ona na 100% coś załóżła. Szemrany biznesy, no. Ja nie wiem, kto ich tego nauczył, ale oni mówią jak te typowe baby ze wsi. No, ja to od razu wiedziałem, że tak się skończy. Typowa gminna rozmowa, nie? Jeszcze ten kitel tak pasuje, że to chuj, nie? No i co? Skończyła jak skończyła, tak? Myślę, że jej się należy. A ze Zbyszkiem to ona tam coś kręciła, czy nie? A dajcie spokój, o nim to mi nie mówcie nic. A co z tym? Co wiem, jak gadałem baby ze wsi? Bo twoja matka, czasami jak z tej wiochy, zabitej dechami do mnie przyjeżdża.
To też ma takie. Ty wiesz, że Kowalscy ostatnio sobie samochód kupili? A Nowakowie jak chleją? Te dzieci takie brudne? Co się z nim stało? A sklep raz okradł. Naprawdę? A pani? Oddał, ale niesmak pozostał, nie? Ale teraz co? Znika nagle? Taka sprawa znika podejrzane. A co pani powie o tatku? Jedyny porządny człowiek. Muchy by nie skrzywdził. A czemu? Kaśki pani nie lubi? Tadek i Helenka zajmują. Czemu? Ona niby taka z Marlenką, ona wtyka w nos w nie swoje sprawy. Nie wiem, ja słyszałam, że tam było jakieś spięcie między nimi. Ale o co dokładnie poszło, to ja nie wiem. Tadek mi powiedział, że on wszedł do tej kwiaciarni po kwiaty dla swojej Luby i w ogóle, a tutaj się dowiadujemy, że żadnej Luby nie było. No tak, to jest pewnie fake, no. Jakbyśmy miały teraz tak strzelać, no nie? No. To kto zabił? Dla mnie Tadek jest podejrzany. Każdy mówi, że jest o, tutaj najlepszy. Oj, tutaj wiesz. Dla mnie... Chciał Marlenę, dowiedział się, że Zbyszek się spotyka z Marleną, a na pewno Zbyszek wiedział, że ona się podoba tatkowi. No Zbyszek na pewno nie. Plus oni się kochali. Nie, Zbyszek nie. Zauważcie, że jak była akcja w kwiaciarni. Nie, przyszedł Zbyszek, później przyszedł Tadek, Zbyszek wyszedł, wrócił, a Tadek nie. No bo Tadek nie wyszedł, bo... zabijał Marlenę. No ale to co, Zbyszek nic by z tym nie zrobił? Przyszedł, no, Zbyszek zobaczył, nie poszedł? Chciał, żeby było na niego podejrzenie. No chłop jest, akta na niego są, nie? Jest niebezpieczny. Od razu byłby, no, pierwszym, dobra, podejrzanym i co, zniknął, i uciekł? Bo uciekł, żeby nie było na niego podejrzenia. Zauważyliśmy Marlenę, a raczej to, co zostało po niej, czyli miejsce zbrodni. O kurde, patrz co tu leży, ciało. Marlenka. SMS od Kaśki. Będziesz tego srogo żałowała. Kaśka. Kaśka, a ja znalazłem ten driver. Trzeba znaleźć komputer. No ma ten. Tadek, u tatka to odpalimy. Czyli zginęła prawdopodobnie przez uderzenie doniczką. Chłopaki poszli do kolejnej lokacji, a przy okazji Kazik znów ich złapał. Kanciapa już, ej, jesteśmy bardzo blisko rozwiązania. Tak. Nie słuchaj tego pijaka. Okej. O chłopie. To musiała być jakaś impreza. Od twojej żabci, M. No Marlenka, całuję, myślę, tęsknię. A ciebie, kochany, całuję. Tak, bo ona miała kwieciarnię. No tak, Zbyszek tu mieszkał i dostawał kwiaty od Marlenki, więc to jest prawda. Oni jakby siebie kochali, chcieli uciec. Wszystko wyglądało chaotycznie, jakby ktoś się bardzo chaotycznie pakował gdzieś. Ej, tu jest coś, patrz. Krew jest z kwieciarni, to ona tym mogła zostać zabita. O, jest. Akta osobowe. Osoba niebezpieczna. Czyli on naprawdę się nawet nie nazywał Zbyszek, tylko Bartek. Na ten moment najbardziej kręci Tadeusz. Jakby to jest, no, pewne. No bo ta Kaśka to tak, no to mogła to zrobić na przykład Helena. Bo Helena... A dobra, a jak dwie ekipy to rozwiążą, to co się liczy? Czas czy co? Była zazdrosna też o biznes. Kwiaciarnia. A my się spuściła na tego Błońskiego? Transpłciowa Liliana. Aha. No, i powiedziała o jakiejś mafii i tak dalej. No teraz mi się też to składa, że w sumie bardziej Helena niż Katarzyna. O, jest tam ktoś! Usłyszałyśmy, jak ktoś ucieka. Okazało się, że ucieka Zbyszek. Zbyszek, czekaj! Zbyszek nie ucieka! To nie ja! Tadzik nas przyłapał. Na czym? Mnie i Marlenę. A on był zakochany w Marlenie, prawda? Nie miałem o tym pojęcia. Zareagował strasznie się zbulwersował, jak nas zobaczył. Ale nie mówcie, nie mówcie, dobra, proszę, dobra, bo ja będę miał przewalone. Nie chcę żadnych problemów, spokojnie, mam za uszami, więc nie chcę jakby, żeby narobił mi problemów. Myślałem, że wiecie, pokłócili się i w ogóle wracam do nich, a ta Marlena leży z rozwaloną głową na ziemi. I co zrobiłeś? Uciekłem, spanikowałem. Wyszek potwierdził nam to, co było na nagraniu z kamer kwiaciarni, więc wiedziałyśmy, że musi mówić prawdę. No nie, no. To się klei, albo Tadeusz, albo ekspedientka. Na 100%. Na 100%. Wierzymy! I szczerze, bardziej uważam, że to jest ekspedientka. Albo mógł wpuścić ekspedientkę, albo od tyłu. No tak. I wiesz, mogli w ogóle we dwójkę to zrobić. No tak, no ale też mógł to po prostu być Tadeusz, nie? Na pewno on jest w to zamieszany i to bardzo mocno. Dobra, musimy sprawdzić to, co znowu ty go zagadasz, ja odpalę pendrive'a. No, bardzo ważna sprawa. Mogę pana poprosić na chwilę? Czy kojarzy pan tego gościa? No, mój były przyjaciel. I jak ma na imię? Zbigniew. A wiedział pan, że ma na imię Bartek Laskowski? Tak, on miał tożsamość przy okazji swoich poprzednich przewinień. Czyli... A pan co robi? Nie. Wszystko... jeszcze jedno pytanie. O co chodzi? To jest dowód, co się stało z pana tatkiem. Nie zamierzam panu wyłączać tego. O co chodzi? To jest nagranie z kwieciarni. Tak, z tamtej nocy. Pan miał to nagranie? No jest u mnie na laptopie. Mam ją na mailu. Skąd pan to ma? Zbyszek, całuje się. Wbiega drugi Tadek. Wybiega teraz Zbyszek. Zbyszek ucieka. Ekspedientka odjebała.
Jeszcze raz. No dobra, a gdzie wyszedł w takim razie Tadek? W kwieciarni pojawiłem się w celu ostatniej był dzień kobiet zakupienia kwiatów dla mojej wybranki serca pani Heleny i wyszedłem tylnym wejściem, ponieważ było blisko zamknięcia, jako że mam klucze, no bo jestem starostą, parę razy musieliśmy takie rzeczy papierologiczne załatwiać, to dostałem po prostu do tylnego wejścia klucz. Pan nas kłamie w tym momencie i pan podkochiwał się w pani Marlenie. Nie podkochiwałem się w pani Marlenie. Proszę bardzo. Pan, a czemu pan tak zagląda do środka? Zazdrosny? Nie. O, i to nie wygląda, jakby pan wchodził po kwiaty dla ukochanej. Spieszyłem się, bo było blisko zamknięcia. Wygląda pan, jakby chciał pan go strzelić w łeb. Widział pan swoją minę? Nie rozumiem. Chwilę później? 3 godziny później wrócił. No strzelam, że tutaj mogła popełnić się zbrodnia. Pan był z panią Marleną widziany jako ostatni. No tak, ale zostawili panią Marlenę w kwieciarni, do której potem wrócił. No i nawet nie. Zauważaj, on, że jest martwą. Dobra, to było tak. Stoi se tam Marlena, wchodzi Tadek, nie, wchodzi ten drugi. On wchodzi i potem jak ten wchodzi, to tamten spierdala tylnym wejściem, ten ją zabija i wychodzi i potem jak ten wraca, to ona już nie żyje. Czyli kurwa ten Pedryl z OSP zabił. I wybiega, zostawiając otwarte drzwi, tak nie zachowuje się osoba winna. Panowie, strachu uciekł. Dobra. Chcę powiedzieć, że nie mam dla panów czasu. Panie, ja się zajmuję Tadeuszu, będzie pan miał czas siedząc w więzieniu w 15 lat. W ścianach. Zamknięty. Nie za 15 lat, tylko 15 lat. Absurdalne są te oskarżenia. Bo on mógł dać komuś klucz i ktoś mógł wejść tylnym wejściem i ją zabić. Na przykład pani Helenka, bo była zazdrosna, czyli Kasia, Helena albo Tadek. Bo Kazik to on by muchy nie skrzywdził. Już wtedy wiedziałyśmy, że to na pewno Tadek musiał popełnić tą zbrodnię. No ale miałyśmy mimo wszystko jeszcze jakieś podejrzenia, że może to być Helena. Były dzień kobiet. Prawda? Dostała pani jakieś kwiatki? Nie dostałam. A czy w dniu tragedii pani się widziała może z Tadeuszem w ogóle? Nie, ja w dniu tragedii sprzątałam, odpoczywałam. No dobra. Dobra, dziękujemy. Pani. Jeżeli Helenka działałaby statkiem, to otrzymaliby się jednej wersji, że dostała od niego kwiaty. No oczywiście, tak. No nie, na pewno nie działali w kooperacji. No moim czyli... zdaniem Tadeusz. No Tadeusz. Dziewczyny, no zostało 15 minut. No. Podsumujmy sobie, jeżeli byłby to Tadek. To jest podstawowa rzecz, że to jest jedyna osoba, która w tym momencie skłamała. Wiesz o co chodzi? Tutaj nikt inny tak naprawdę tak. Nie skłamał, tak? Plus powiedział, że no, ma swoją właśnie lubę i tak dalej, a się okazuje, że nikogo nie ma. No a ten SMS od Kaśki to co, zmyła? Albo właśnie nie, to prawda była. Znaczy, że wiesz, po prostu chodziło o tą prawdę, że srogo tego pożałuje. Tam, wiesz, na widoku kombinerki i zakrwawiona chusteczka. Tak, to było sfejkowane po prostu, że to niby było narzędzie zbrodni i tak dalej. Chciał rzucić na niego podejrzenie. Przecież on nam wprost powiedział, że to zrobił Zbyszek. Tylko pytanie, czemu Tadek chciał zabić Marlenę, a nie Zbyszka? To jego przyjaciel go jakby, wiesz. On wyszedł z kwiaciarni i zostali sam Tadeusz z Marleną. Marlena mu powiedziała, że kochała Zbyszka. On się wtedy wkurzył. Tadeusz ją uderzył doniczką. Uciekł tylnymi drzwiami. Wszedł Zbyszek, zobaczył ją martwą i uciekł po chłopu. Mamy rozwiązanie. Patryk chciał wracać do kwiaciarni, żeby upewnić się w 100%, ale wiedziałem, że dla losów rozgrywki musimy zaryzykować i już dać swoją odpowiedź. No to co? Strzelamy? Dziewczyny mogą chorować już. A pamiętaj, że kto pierwszy, ten ma kartę. No tak. A Kasia? Nie, Kasia to jest... Lew. No i ma Tadzik. Strzelamy Tadzika? Hej, kolujemy! Nasz głos pada, że zabił... Tadzik. No mam nadzieję, że wygramy to teraz razem, nie? Pani Helena nie dostała żadnych kwiatów od pana. Byłem zaaferowany całą tą sytuacją ze Zbigniewem tego wieczoru. Nie dał pan kwiatków, Helenie? Ważniejsze było dla mnie, że widzę pijanego przyjaciela, w którym się odzywają jakieś demony przeszłości i się awanturuje w kwieciarni. Czemu pan wyrzucił go ze sklepu i tyle? Bo się zachowywał karygodnie. I co pan zrobił z kwiatami dla Heleny? Mamy jasno... Zostawiłem gdzieś po drodze. Nie, mamy jasną sprawę. Aha. Pan notorycznie kłamie, pan jest jedyną osobą, która się kłamała. Jedyną osobą. Wszyscy tutaj mówili prawdę oprócz pana. Karol, odpowiadamy. Czyli mamy 13:54. Proszę bardzo, kto zabił? Pan Tadeusz. Jak wszyscy dali już swoje odpowiedzi, ja przeczytałem im rozwiązanie zagadki. Tadeusz, samotny sierżant okolicznej OSP, ma duży autorytet we wsi i jest niepisanym liderem mieszkańców. Wraz ze Zbyszkiem oraz Kazikiem wieczory spędzają w siedzibie OSP, grając w piłkarzyki i oglądając tanie komedie. To właśnie swoim kumplom zwierzył się, że jest szalenie zakochany w pani Marlenie, która sprzedaje kwiaty we wsi. Niestety pani Marlena nigdy nie odwzajemniła uczucia względem pana Tadeusza, a w tajemnicy przed całą wsią miała romans ze Zbyszkiem, przyjacielem Tadeusza. Zobaczył, że w kwiaciarni pani Marleny pali się światło. Ruszył więc na tą stronę, a w środku znalazł Zbyszka oraz Marlenę w miłosnym uścisku. Doszło do kłótni i krzyków, w wyniku których pani Marlena niefortunnie została popchnięta na regał, a wielka donica spadła jej
Tadeuszowi na głowę, zabijając ją na miejscu. Spanikowany Zbyszek uciekł przez frontowe drzwi. Tadeusz zabrał nagranie z monitoringu, podszył fałszywe tropy wskazujące na Zbyszka, ukradł pieniądze, wiedząc, że Zbyszek ma opinię złodzieja, oraz uciekł tylnym wyjściem, kierując się do swojego domu. Gdy wyszło na jaw, co się stało, Zbyszka nigdzie nie było, a Tadeusz oskarżył go o morderstwo. Zabił pan Tadeusz! Ale... Kogo wstawiliście? Tadeusza. Ale przecież oni powinni ten... Ja nie wiem, czemu wcześniej tego nie powiedzieli, stary. Jak już ta Helenka się wykluczyła, od razu trzeba było wtedy mówić. Pewnie przegrali o 3 minuty, będę za minutę. Pierwsi byli chłopacy. Let's go! 5 minut przed wami. Gdy dowiedzieliśmy się o wynikach, zaczęłam mieć dziwne przeczucie co do Patryka. Czemu on tak bardzo trzyma z Kacprem? Obie drużyny oczywiście wygrywają po 2,5 koła, czyli łącznie 5 tysięcy. A oprócz tego chłopaki dostają dwie karty i możecie sami się nimi podzielić jak chcecie. My się podzielimy. Każda z drużyn za dobrą odpowiedź, kto zabił, dostała 2,5 tysiąca oraz wszyscy dostali 5 tysięcy za to, że obie drużyny odpowiedziały poprawnie. I łącznie w naszej puli jest ponad 38 tysięcy. No to przegrali. I wygra to dzisiaj albo Maszyn. Czyli tak. Czyli Błoński wypierdala i Mortalcie sam wygrywa. A tyle, wszystko się jeszcze okaże. Okazało się, że skończyliśmy szybciej niż dziewczyny, więc karty trafiły do nas. To znaczy, że jest już pozamiatane. Kurwa, Zbyszek! Tylko teraz, jak zrobić, żebym wyjechać Mortalcia na kartę? Ja cię kręcę. Chłopaki ustalili wspólnie plan na wieczór. Dogadali się, że Patryk zabierze lepszą kartę, żeby wkręcić dziewczyny do samego końca, że to one wygrają. A mafiozi zaplanowali, że właśnie je wywalą. Gadałam z Natalką i doszliśmy do wniosku, że to, że Patryk się trzymał z Kacprem, no to jest przecież idealna część naszego planu. Żeby Kacper myślał, że będą dzisiaj głosować na mnie, a ja wtedy, proszę bardzo, użyję karty Backfire, wrócę do gry i wyrzucimy Kacpra. Także taki był plan dziewczyn i mógł on trochę pokrzyżować ten wspólny plan chłopaków, o którym wiedział Kacper. A teraz wróciliśmy do domu mafii, a uczestnicy zaczęli spiskować. Jaką masz kartę? Co ty gadasz? No. Jak on się na to zgodził? Ale na szczęście kartę szantażysty zostawił dla siebie Patryk. W związku z tym Kacper został z kartą, która jest dla niego bezużyteczna. Więc znacie plan mafii, znacie plan obywateli, tylko że Patryk miał swój własny. Żeby to wszystko miało sens, musimy się cofnąć do wczorajszego dnia, kiedy powiedziałem Franiowi i Kacprowi, że kartę Backfire ma Paulina, ale jej nie miała, to był blef, ponieważ kartę tak naprawdę miała Natalia. Paulina ma tą najmocniejszą kartę. Backfire? No. A skąd wiesz o tym? No, dowiedziałem się, powiedziałem. To jak oni ją jebali niby? Przez to wyrzuciliśmy wczoraj Paulinę. I Natalia wymyśliła genialny plan, żeby dać kartę Backfire'u Kini dzisiaj, o której Kacper nie wie. Wkręcimy to, jak Kacper aż wymyślał przez chwilę, że wygra. Dam tą kartę Kindze i zagłosujemy na Kingę. I ona potem po prostu odpadnie i powie, że dobra, wykluczam Kacpra. I Kacper przez chwilę będzie myślał, że wygrał. Została mi przekazana karta Backfire'a. Okej. Okay. W sumie już jej mogę użyć teraz. Używasz, tak? Tak. Ja już użyłam swojej karty, ale Karol mi dał ją specjalnie z powrotem, żebym mogła pokazać ją Kacprowi na panelu i żeby było bardziej widowiskowo, także czekajcie na to. Podsumuję to jeszcze raz, żeby każdy zrozumiał. Kacper myślał, że wywalają Kingę i jest koniec gry. Dziewczyny za to chciały spowodować, żeby Kacper myślał, że wygra, bo w porozumieniu z Patrykiem wiedziały, że on i Kacper zagłosują na Kingę, jednak ta użyje karty Backfire i wywali Kacpra, tak, że będzie on cały czas do końca myślał, że wygrał, no bo przecież nie wie, że karta Backfire jest dalej w grze, a nie wie szczególnie, że mają Kinga. Ale w tym wszystkim został jeszcze Patryk, który miał swój trzeci plan, o którym nie wiedział nikt. Więc okay. Na początku chcę użyć karty, w którym dostałem wczoraj. Podwójny strzał, double shot. Tak. Posiadasz karty, możesz zagłosować na dwie różne osoby. I kartę, którą dzisiaj wygrałem, karta szantażysty. Okej, okay. Kto ma zagłosować na kogo? Na co na Kingę. Czyli na co głos zostanie zmieniony na głos na Kingę. Za daleko już z tym poszedłem. Obywatele myślą, że gram z nimi. Mafia myśli, że gram z nimi. Tak jak było od początku, nikomu nie można ufać w tej grze. Taka jest niestety przykra prawda. Pierwszy swój strzał oddam we mnie, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Następnie przekieruję głos Natsu na Kingę. Ja zagłosuję na Kingę i sam on drugi raz strzeli prosto w twarz swojej dziewczynie. Dziewczyny myślą, że wywalamy Kacpra i wygrywają obywatele. Kacper myśli, że wywalamy Kingę i wygrywają mafiozi. A prawda jest jaka?
Zobaczcie sami. Także kochani, zebraliśmy się tutaj na obradach miasta. Jak widzicie, są tutaj pieniądze. Dokładnie ponad 38 tysięcy złotych. Jest to kasa, którą udało wam się zebrać podczas tych ostatnich 6 dni. No i nie będę ukrywał tych złotych. Jest to kasa, którą udało wam się zebrać podczas ostatnich 6 dni. No i nie będę ukrywał, że no raczej to jest decydujące głosowanie i ono powie nam, czy wygrywają obywatele, czy też mafia. Więc jakieś ostatnie miłe słówka na sam koniec. Ja bym chciała podziękować wszystkim, że mogliśmy się tak bardzo dobrze bawić. Chciałabym też pogratulować wszystkim osobom, które tak pięknie kłamały mi w oczy. I fajnie było, mi się podobało. Ja mogę tak, wiecie, raz na pół roku sobie przyjechać na taką mafię, nie? Więc jakby co, to ja... Ja się nie mogę doczekać, aż będziemy oglądać to, no bo my tak naprawdę pewnie większość rzeczy nie wiemy, skoro nie braliśmy w nich udziału. No najważniejsze, że to była fajna przygoda i fajna zabawa po prostu. No ja się naprawdę tym jarałem i cieszę się, że mogłem w tym wziąć udział. Cieszę się, że mogłem brać udział chyba w największym projekcie na polskim YouTubie, bo jeśli chodzi o przygotowania, scenografię i pracę tutaj, która została wykonana, to jeszcze nic większego nie widziałem, więc szacunek, Karol. Jako młody chłopak myślę, że jakbym oglądał siebie w tym miejscu, gdzie jestem teraz, to bym nie uwierzył, że coś takiego jest możliwe. Fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Ja też wam dziękuję za udział oczywiście, a teraz przejdźmy już do tego, na co wszyscy po prostu czekają. Głosujmy. A pierwszy niech odda głos może Mortalka. Bez dyskusji? Bez dyskusji. Ja miałem dzisiaj mętlik i nie wiedziałem do końca, komu zaufać, ale jednak trzymałem się z dziewczynami od początku, więc Kacper, niestety mój głos idzie na ciebie. Kacper, oddaj swój głos. No i tak nic już tutaj zmienić nie mogę. No jestem na 99% pewny, że ostatnią mafią musi być Kinga. Okej, mamy głos na Kingę. Ja wiem, że jestem obywatelem, więc dla mnie pewnym jest, że jest to Kacper, także mój głos wędruje zdecydowanie na Kacper. Okej, słuchajcie, Kacper ma w tym momencie dwa głosy, także na co możesz oddać swój głos? Mnie dzisiaj Kinga przekonała. Kacper, głosuje na ciebie. Okej, Kacper, masz trzy głosy. Ja użyłem swojej karty, double shot, i mój drugi głos oddam na ciebie, Kinga. Kinga, okay. Masz dwa głosy i słuchajcie, została użyta jeszcze jedna karta, bo Kacper tutaj byś odpadł, ale tak się nie dzieje i odpadasz ty, Kinga. Została użyta karta szantażysty i głos Natsu jest głosem na ciebie. Kinga, masz trzy głosy. Kochani, obywatele w końcu muszą wygrać. To użyłam karty Blackfire i tym sposobem... Nie, no kurwa, nie mogę! Jaka mina! Jaka mina, stary! Jeszcze raz, stary! Jest głos. Oh. Kinga, masz trzy głosy. Oh. Kochani, obywatele w końcu muszą wygrać. To użyłam karty Backfire i tym sposobem... Kurwa, zesrał... Stary, zesrał się 10 cm od kibla. O kurwa! O kurwa! Ja zostaję w grze, a mam prawo do wykluczenia jednej osoby i tą osobą oczywiście jest Kacper. Kacper, także Kacper... odpadasz. Zostajesz wykluczony z obrad miasta. Ile się zadziało? Pora na obrady mafii, jeżeli taka jest. Zaczynamy ostatnie obrady mafii. Tak jak mówiłem, od samego początku kontrolowałem całą grę, kontrolowałem mafię, kontrolowałem obywateli. Teraz zostałem sam i moim finalnym głosem jest Natsu. Mam tutaj szkatułki. Jeżeli wśród nich będzie jakikolwiek nabój, to oznacza, że mafia wygrywa. Jeśli natomiast naboju tutaj nie będzie, wygrywają obywatele. I co, dziewczyny, cieszycie się? Jestem teraz trochę zestresowana. Ja już chcę to otworzyć, no. No dobrze. W takim razie niech się stanie. Otwierajcie. Zobaczmy, kto wygrał. Jest nam. Kurwa, błagam, zróbcie mi kurwa plakat kurwa z tymi minami. Dobra, to powiem tak, trochę mnie
wyglądał ten Mortalcio, przez to, że wszystko było pod niego ustawione, tak, miał dziewczynę, która też przekonywała inne osoby i tak dalej. Całkiem jakby gra się toczyła po jego ten, ale k***a, ten ostatni dzień jest najpiękniejszym dniem, jaki był, stary. Kinga, odpadasz i tym samym mafia wygrywa, bo jest jeden na jeden, Patryk jako mafioza wygrywa. Jakie miny! Wygrywa, bo jest jeden na jeden, Patryk jako mafioza wygrywa. Skład mafii nie zmienił się od początku gry. Mafią był Patryk, Kacper i Werka. Let's go! Proszę bardzo, wygrywasz 38 tysięcy. Tak jest, tak to się robi. Patryk, przepraszam, obiecuję, że kupię wam bardzo ładne kwiatki, a oczywiście dla Kacpra również idzie 25%, tak jak się ugadaliśmy. Nie, to tak, my daliśmy dwie karty na samym początku, daliśmy dwie karty dwóm mafią. Tak. Kacper, przepraszam, ale chciałem zrobić show i musiałem po prostu pod koniec cię również oszukać, bo chciałem wygrać sam. Dziewczyny, a ja wam dałem takie karty, żebyście ich użyły i Franio by nie odpadł, miałybyście szansę wygrać. Patryk was namówił, żebyście nie używały swoich kart, to Patryk was namówił i przez to miasto przegrało. Bo ja mu ufałam, on się tak stresował. Tak, i właśnie dlatego, stary, nigdy więcej pary nie po... Znaczy inaczej, Suchy z Hanią fajnie postąpił, świeży, sorry. Bo ją, kurwa, wypierdolił ją pierwszego dnia i siemano, nie? A tutaj, kurwa, z ciebie, no niestety sobie zrobił chłopca na posyłki. Sował, jak były obrady mafii. On się stresował za każdym razem, jak tutaj przychodziliśmy. No świeży, kurwa, pojechało mi się w głowie. Ale on to zrobił. No słuchajcie, a mówiłem na początku. Można manipulować, kłamać, oszukiwać, szantażować, można wszystko. To jest mafia in real life. Do zobaczenia w trzecim sezonie. Nie, ja chcę jechać do domu. Boże, mafia jest to mocne. Ty już my tak konspirowaliśmy, że zrobimy. Za każdym razem... Dobra, ja wam powiem jedną rzecz, którą wiedziałem. Pojechałem parę miesięcy temu do Warszawy i spotkałem Marcina Dubiela. I do Dubiela zadzwoniła Natsu i mu powiedziała, że odpierdoliła jakiś numer i Wersow wyleciała z programu. Ja mówię, o kurwa, ale jaja, nie? Ale mówię, dobra, bo ona mu tam mówiła, nie? I ja mówię, dobra, to nie mów mu więcej, jakby nie mów mi więcej czy coś, bo to jakby samo przez się, bo mi spierdolisz oglądanie. I trzymałem się z dala od lików, nie? Poza jedną osobą, która mi zlikowała dzisiejszy odcinek. Ten kasztan, kurwa, wrzucił zdjęcie, kurwa, z Mortalciem i napisał: ograł wszystkich, bla 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 bla, wygrał, kurwa. Ja siedzę sobie, kurwa, przed komputerem, kurwa, klikam Instagrama i, kurwa, pierwsze zdjęcie, które mi się musiało wyświetlić, kurwa, chciałem DM-a przeczytać, było to, kurwa, że Freeze, kurwa, z Mortalciem dodał zdjęcie. No tak się wkurwiłem, ale potem jeszcze odpalam ten film, mówię: kurwa, są jakieś szanse, coś tam. Może dla Bejta to wrzucił, bo nie czytałem komentarza, nic. Zobaczyłem to zdjęcie, wyłączyłem. Mówię, kurwa, no nie. Gadaliście, jeżeli Patryk byłby w mafii, to już koniec. Każda osoba, która odpadła. Ja w życiu bym nie powiedział, że ty kłamiesz. W życiu. Ja też. Co to ma być w ogóle? Ale dobra, bo wy jesteście kobietami i jesteście jakby... Dobra, inaczej. Nie skumałeś ci jednej rzeczy, że sposobem, w którym mafia eliminowała graczy, Mortalcio by wyleciał w drugim dniu. Po prostu. Bo tacy ludzie jak Mortalcio po prostu wylatywali, nie? Ja nie wiem, co się dzieje. Ja dlatego tak chodziłem i mówię, że ja już stąd chcę iść, bo mnie to tak ryło, że ja wiedziałem, że się cały czas... Ty chodziłeś ze mną na spacerie poza kamerami i mówisz: o, czemu... No ale co miałem zrobić? Miałem nagle ci mówić: nie, no jestem w mafii tak naprawdę, ale no co? Ja pierdziele, nie, ja... I to granie, że... Dobra, idę użyć karty. Tak! Ty ze mną TikToka nagrałeś, że to niby Kacper jest w mafii! O co, piękny plan! Ale że ty się nabrałaś. Ja muszę naprawdę się przez tym przespać. Nie, ja spał całą noc. Ja muszę sobie to przeanalizować, bo ja nie dam rady teraz. Ale przecież... Jeszcze raz przepraszam. To myślę przede wszystkim, że następny raz mniej Genzi, bo oni się za dobrze znają i taka kurwa... I taka paruwa party się trochę zrobiła. No i kurwa, jak dajesz mafiozę, który robi ze swojej pary chłopca na wysyłki, to też lipa. Ja nic nie mam do tych Genzi, ale niech ich będzie 4, a 8 innych, nie? Wiesz, o co chodzi. Czuję się jak toreador, nie macham czerwoną szmatką, to nie Pampeluna, no a moje byki stale walczą. Chipper, dripper, hasło roku w mojej głowie. Aha, ten cię tam.
jak powiesz. Polski drill, by farmazonem, to nie nowe stilo awangardowe.